Dzień dobry, Jacek Karolak. Zajmuję się strategią w K2, czyli strategią bardziej taką biznesowo-technologiczną. Dzień dobry, nazywam się Maciej Maliszewski. Ja jestem strategiem technologicznym, czyli jestem takim specjalistą od dobrego techno. Tak, to można powiedzieć. Jest mi szczególnie miło tutaj dzisiaj wystąpić. Po pierwsze dlatego, że mam okazję być na jednej scenie z takim autorytetem jak Jacek, a po drugie dlatego, że jestem sam absolwentem SGH, ale to jest moja pierwsza okazja, żeby znaleźć się po tej stronie auli. Od razu na katedrze. Okej, prezentacja o botach nie będzie bardzo narzędziowa pod tytułem jak robić te boty, jak to dokładnie działa, ponieważ ideą Digital University jest trochę bardziej budowanie inspiracji, to skupimy się na tym, jak to może wpłynąć na ludzi i na marketing, to, że pojawiają się boty, a Maciej trochę opowie bliżej o tym, jak rozumieć te boty, czym to właściwie jest i jak ten buzzword, co się za tym buzzwordem dokładnie kryje. Nie działa mi pstrykacz, więc będziemy klikać. Jakieś półtora roku temu, czy tam dwa lata temu robiłem taką prezentację o algorytmach, o tym, że algorytmy, dzisiaj było o algorytmach, bodajże Niklas mówił, że to jest fajna rzecz, która usprawnia nam życie, bo pewne procesy, procedury można zautomatyzować, to się zgadza, natomiast jest coś takiego jak algorytmy, które zmieniają nasze życie, nie tylko usprawniają, ale faktycznie wpływają na nasze życie i zmieniają, co jest trochę bardziej niebezpieczne. I tam miałem taki przykład jak Facebook, który robił eksperyment polegający na tym, że ukryli feedy, które, newsy, które są w feedzie zbyt negatywne i się okazało, że ludzie wtedy sami widząc pozytywne newsy, bardziej pozytywne rzeczy publikują, więc jakby algorytm może na przykład wpływać na nasz nastrój. To, co się jest bardzo powszechne w tej chwili w dyskusji o autach autonomicznych, to jest tak zwany trolley problem, czyli jak zaprogramować auto w sytuacjach krytycznych, kiedy musi zdecydować, kogo zabić. Na przykład poślizg. I czy ma uderzyć w drzewo i zabić kierowcę i pasażera, czy wjechać w grupę pieszych. Bo człowiek robi to odruchowo w ułamku sekundy, auto musi być do tego zaprogramowane i ktoś z chłodną kalkulacją musi mu to w algorytm wpisać. Więc to jest taki przykład algorytmu, który zmienia życie bardzo mocno. Czy ten slajd z Minority Report to było odniesienie do tego, że w Chicago już kilka lat temu, chyba ze 3 lata temu, policja uruchomiła algorytm na bazie mieszkańców, wyszukujący na podstawie ich danych demograficznych miejsce zamieszkania, edukacji, historii i paru innych zmiennych, wyławiała ludzi, którzy najbardziej profilem pasują do przestępców, czyli którzy potencjalnie też mogą stać się przestępcami i na tym nie poprzestali, bo odwiedzili tam kilkaset osób w domach, mówiąc, hej człowieku, wiemy, że nic jeszcze nie zrobiłeś, ale być może będziesz niedługo kombinował, więc pamiętaj, że mamy na ciebie oko. Tak to było, było to bardzo skrytykowane, no ale zobaczmy, co algorytm już może zrobić w tej chwili. A jeżeli algorytmy zatrą granice, nie będą jakimiś programami ukrytymi gdzieś na serwerze, ale zaczną wychodzić do komunikacji z nami, no bo boty to jest algorytm swojego rodzaju, czasem bardzo skomplikowany, który się po prostu komunikuje. I tu się pojawia kłopot, że za jakiś czas będziemy potrzebowali takiego testu, jak był w Blade Runnerze, żeby sprawdzić, czy ktoś po drugiej stronie jest prawdziwym człowiekiem, czy jednak już nie. I tak właśnie może być z botami. Dobrze, to zanim jednak do tej przyszłości dotrzemy, ja zrobię krok do tyłu i chciałbym powiedzieć wam trochę o tym, czym jest bot, jak rozumiemy to pojęcie na dzień dzisiejszy. Bot, czy też chatbot, to jest po prostu taki program komputerowy, który komunikuje się z użytkownikiem poprzez konwersację. Jego celem jest co do zasady wywarcie na użytkowniku takiego wrażenia, że rozmawia z drugim żywym człowiekiem. Skąd się wzięło samo pojęcie bot? To jest po prostu skrót od słowa robot, a z kolei robot to jest pojęcie, które upowszechniło się dzięki pisarzowi Karelowi Czapkowi, który użył go już prawie 100 lat temu w swojej sztuce Rosumowi uniwersalni roboti. I tutaj kluczowe chyba pytanie, które pewnie was nurtuje, czy boty są tak naprawdę inteligentne, czy to jest sztuczna inteligencja? Być może wielu z was rozczaruje, bo na dzień dzisiejszy te boty, które zalewają obecnie internet, no to swoją inteligencją tylko bardzo nieznacznie wyprzedzają inteligencję pralki automatycznej, którą każdy z was ma pewnie u siebie w domu. A kluczowe jest to, może jeszcze właśnie tutaj zrobiłem taki bullshit alert, przepraszam za sformułowanie, bo w tej chwili właśnie to pojęcie sztucznej inteligencji, artificial intelligence, AI, jest zdecydowanie nadużywane właśnie w celach marketingowych i w zasadzie ktokolwiek tylko pracuje nad jakimś oprogramowaniem, które wykorzystuje faktycznie
NLP, czyli silnik przetwarzania języka naturalnego, zaraz to pojęcie wyjaśnię, to już twierdzi, że zajmuje się sztuczną inteligencją. Właśnie ten NLP, czyli Natural Language Processing, to jest przetwarzanie języka naturalnego, czyli ta technologia, która pozwala robotowi, czy po prostu komputerowi rozumieć, czego od niego chcemy. To jest właśnie taki tłumacz, który tłumaczy język człowieka na język maszyny. I jeżeli mam wam zostawić jeden tylko take-out z mojej części prezentacji, to jest właśnie to, że bot, że sedno sprawy jest takie, że bot rozmawia z nami przez interfejs konwersacyjny. Jeśli ktoś z was jeszcze pamięta czasy batoników, kukuruku i dyskietek 1,44 cala, to pamiętacie może, że kiedyś z komputerów korzystaliśmy używając interfejsu tekstowego. Interfejs tekstowy wymagał od użytkownika znajomości konkretnych komend. Czyli jeżeli chciałem na przykład sformatować dysk C, musiałem znać odpowiednią komendę, mogłem sobie sformatować dysk C. Wielkim przełomem było przejście do interfejsów graficznych. Wszyscy na pewno znacie system Windows. To pozwoliło znacznie mniej zaawansowanym użytkownikom korzystać właśnie z komputerów. Dzisiaj ten interfejs jest już rozwinięty bardzo wysoko, ale ta ewolucja postępuje dalej i właśnie chciałbym zaryzykować taką tezę, to nie jest na pewno moja teza oczywiście, że interfejs konwersacyjny jest kolejnym etapem tej ewolucji, w którym właśnie to już ta rozmowa, ta konwersacja staje się sposobem komunikacji z oprogramowaniem. Tu jednak się nie zatrzymujemy, bo szybko okazało się, że ten sam interfejs konwersacyjny ma pewne wady, dlatego już współczesne boty korzystają z tak zwanego interfejsu hybrydowego, który łączy najlepsze cechy interfejsu konwersacyjnego i znanego wam dobrze interfejsu graficznego. Dlaczego tak jest? Bo znacznie wygodniej jest nam, jak tutaj na tym screenie, może czy troszeczkę nieostrym, odpowiedzieć robotowi, o jaki kolor torebki nas interesuje poprzez wskazanie go na takiej prezentowanej palecie barw, niż wyjaśnienie mu, że chodzi nam o kolor kardynalski purpurowy albo karmazynowy czerwony. Tutaj mała tylko dygresja, że o interfejsie hybrydowym możemy mówić no wtedy, kiedy z botem rozmawiamy przez urządzenie, które ma ekran. Jeżeli z botem rozmawiamy głosowo, no to jest to interfejs głosowy, który jest powiedzmy odmianą interfejsu konwersacyjnego. Okej, jak to teraz wygląda? Dzięki temu, że jest interfejs konwersacyjny, boty mogą faktycznie udawać białko. Miss Piggy jest tu nieprzypadkowo, to jest taki jeden z botów konwersacyjnych, który się pojawił na Facebooku. Ta firma, która go stworzyła, zrobiła też takiego chatbota dla doktora Emmetta Browna z okazji jubileuszowego wydania Back to the Future na Blu-rayu bodajże. Parę takich rzeczy popełnili, natomiast co ciekawe, ich celem nie jest robienie takich botów do czatowania z tego typu postaciami. Oni zapowiadają, że chcą swoje boty sprzedawać, uwaga, celebrytom, po to, żeby mogli się kontaktować ze swoimi fanami, a fani, żeby nie mieli wrażenia, że rozmawiają z automatem. Zrobili już pierwszy test w tym roku. Na komunikatorze zaprosili nastolatki na czat z jednym z chłopaków z zespołu One Direction. Na 90 tysięcy nastolatek około 15% nie zauważyło, że rozmawia z botem. Więc to jest już ten poziom. Więc teraz sobie wyobraźmy, co będzie za chwilę. Oni na tym opierają model biznesowy. Teraz uwaga, nawet studenci Politechniki się na to nabierają. Tutaj znalazłem fajny przykład profesora robotyki, a jakże, który zrobił chatbota udającego jednego z asystentów. Okazało się, że dopiero po tam iluś tygodniach studenci się zorientowali, że na ich takie podstawowe pytania odpowiada automat, a nie jeden z fizycznych pracowników. Po prostu takiego człowieka o tym nazwisku na uczelni nie znaleźli, więc zorientowali się, że to chyba jednak automat, zaczęli tam do niego dziwne pytania zadawać, z którymi sobie nie zaczął nie radzić, więc dopiero odkryli. Więc da radę nawet na studentach, nie tylko na nastolatkach, a ta skala jest naprawdę duża. Tutaj akurat jako boty jest rozumiane wszelkie programy, które udają człowieka, nie tylko konwersacyjnie, ale jest taka firma, która bada ruch w internecie i wyszło im, że w zeszłym roku niecałe 52% niecałe ruchu w internecie to byli ludzie, cała reszta to automaty. W tym roku pewnie już ludzie będą stanowili mniejszą część ruchu w internecie. Wszelkiego typu automaty, które
skanują strony na przykład dla wyszukiwarek, które skanują strony na przykład złe boty dla spamerów szukających adresów e-mailowych do bazy spamerskiej, próbujące się włamać na stronę czy do systemów bankowych. Wszystkie te automaty generują już pewnie większy ruch niż fizyczni ludzie, więc gdzieś w tym gąszczu też zaczynają się pojawiać boty rozmawiające. I dlaczego się na to nabieramy? Jesteśmy tacy inteligentni, homo sapiensy, które niby tyle lat ewoluowały i nagle powstała technologia, gdzie nabiera nastolatki, nabiera studentów, zaraz się okaże, że będzie nabierać wszystkich. Jest tu kilka powodów. Po pierwsze, nie wiemy, że problem istnieje, bo nie jesteśmy świadomi skali tego. Jeżeli korzystacie z serwisów randkowych, nie będę tutaj mówił, kto korzysta i pytał, bo pewnie jest to intymna sprawa, albo kto korzysta z Tindera. Na dużych serwisach zagranicznych, randkowych, oficjalni twórcy się przyznali, że większość profili kobiet to są boty, dlatego że jest duża nadreprezentacja facetów, więc facet jak szuka tam sobie blondynki w jakimś wieku, musi ich widzieć dużo. Potem się okazuje, że po prostej wymianie zdań gdzieś tam do dalszych kontaktów nie dochodzi, więc facet stwierdza, okej, no może się nie podobałem i tyle, ale ma wrażenie, że naprawdę jest w czym wybierać. To nie jest żadna ściema. Na Tinderze bardzo dużo jest botów, w tym botów, które próbują zaspamować potem użytkownika jakimiś produktami dosyć brutalnie, więc to naprawdę zaczyna się robić, a my nie wiemy często, że rozmawiamy z botami. Online nie mamy też kontaktu fizycznego. Tutaj chwilę się zatrzymam nad pojęciem Uncanny Valley, nie wiem na ile jest znane. Kto zna to pojęcie? Okej, jakieś pojedyncze ręce tylko widzę, więc muszę bliżej wyjaśnić. Uncanny Valley, czyli po polsku Dolina Niesamowitości. Spójrzmy na ten wykres. Im wyżej jest, patrzę na razie o przerywaną linię mi chodzi, im wyżej ona jest, tym bardziej jesteśmy, dobrze się z czymś czujemy, a im bardziej jest w tą stronę, tym bardziej obiekt przypomina żywą istotę. Jeżeli patrzymy na to, jak coś przypomina człowieka na tej przerywanej linii, który się rusza, no to jakiś robot industrialny typu ramię podające śrubki troszkę wygląda jak człowiek, natomiast jakiś emocji z nas nie wzbudza i po prostu no okej, jest ramię, które działa jak ręka. Im bardziej idziemy tutaj, tym bardziej te roboty są takie słodkie, fajne, tak jak Niklas chyba pokazywał niektóre z tych robotów. One są takie śmieszne, ten czworonożny, którego tam ktoś chciał przewrócić, tak, to nagle wzbudzał litość, no bo jest taki podobny troszkę do żywej istoty, a się nad nim znęcają, więc jesteśmy tutaj, ale w momencie, kiedy się pojawia coś, co jest już bardzo podobne do człowieka, ale człowiekiem nie jest i to wiemy, to bardzo źle się z tym czujemy. I to był ten case też, co Niklas pokazał z tym robotem, po zobaczeniu którego jego syn nie mógł spać, tak? Pamiętacie? To jest dokładnie to, robot, który bardzo wygląda jak człowiek, rusza się jak człowiek, ale widać, że jeszcze nie jest człowiekiem, jest to takie z angielskiego creepy. Więc jest takie pojęcie. W przypadku istot nieruszających się ta krzywa jest płaska, ten szok jest mniejszy. Natomiast w przypadku botów podejrzewam, że ona może być zupełnie płaska, bo tam nie mamy obrazu, tam mamy kontakt przez tekst albo przez głos w interfejsie głosowym, więc bardzo prosto jest nas nabrać i nie mamy tego momentu odrzucenia. Tutaj jest też pokazane, jak działa mózg człowieka patrzącego na robota, człowieka patrzącego na człowieka i człowieka patrzącego na tego robota, ale ubranego w silikon. Tak? Jest właśnie takie duże odrzucenie, więc jest to takie wyraźne. W botach tego nie ma i łatwo nas będzie nabierać. I teraz następna rzecz, odruchowo personifikujemy. Jeżeli widzimy komunikat pisany w języku naturalnym, czy to jest artykuł, czy to jest jakiś komentarz, czy jakieś zapytanie, to odruchem naszym jest, bo przez tysiące lat tak było od początku ludzkości, że komunikaty tworzą ludzie, więc z automatu uważamy, że okej, to zrobił ktoś w jakimś celu, poświęcił na to czas, miał do tego jakąś motywację. Nie przyjmujemy a priori założenia, że to mógł być automat, który takich komunikatów bezmyślnie wysyła tysiące. No i kolejna rzecz, dlaczego się nabieramy na boty, jest tak zwany efekt Elizy. To jest efekt sprawdzony w latach 60. zeszłego wieku. Na takim bardzo prostym bocie konwersacyjnym, gdzie okazało się, że dodanie prostego takiego myku, że ten bot zadaje takie jakby pytania pogłębiające, trochę jak psychoterapeuta, powodowało, że ludzie oceniali go jako bardzo, o wiele bardziej inteligentnego niż była. Zobaczmy, to jest takie banalne. Na zasadzie, do you really like me? A bot odpowiada, what makes you think I really like you? No, to nie jest to zbyt głębokie, ale po serii takich pytań badani ludzie stwierdzają, że to za tym całkiem spora inteligencja musi stać, więc łatwo jest nas zmylić i sporo chatbotów, które możecie znaleźć w necie, właśnie taką rzecz robi. Tak? Zaczyna dopytywać, tam niby niewinnie, przejmuje inicjatywę, zadaje właśnie tego typu pogłębiające pytania, z których potem i tak nic nie wynika, ale generalnie wydaje nam się, że się nami zainteresował i coś tam sobie myśli. No i nasze rozmowy są też bardzo przewidywalne. Nie przypadkiem wspominałem o serwisach randkowych. Jak się wchodzi na Tindera, to wszyscy wiemy po co. Jak się wchodzi na sklep ze sprzętem RTV AGD, to każdy wie po co wchodzi, więc zrobienie tam bota
jest dosyć proste, bo tematyka jest niezwykle wąska, jest pewnie bardzo zamknięta lista haseł, które się tam pojawią po obu stronach w takiej konwersacji i nie jest trudno udawać człowieka w takiej specjalizacji. No nikt nie zapyta człowieka, który podaje się za sprzedawcę na czacie, na nie wiem, stronie Mediamarktu o poglądy polityczne. Tak? Będziemy pytać, który jest telewizor najtańszy albo która pralka ma największą ładowność. No więc to zaprogramowanie tego nie jest już w tej chwili trudne i my też nie oczekujemy nic więcej od takiej obsługi niż odpowiedzi na proste pytania. No i teraz trochę straszny element, ponieważ to jest slajd, który pewnie się często pojawiał, przynajmniej jakiś czas temu, widziałem go często na konferencjach, podobne schematy. Kiedyś była tradycyjna rozmowa jeden do jednego, pojawiły się mass media i to jest ten komunikacja jeden do wielu, a w czasach digitalu mamy tę rozmowę wielu do wielu, jest ten tłum ludzi gadających ze sobą, ktoś jest nadawcą do kilku odbiorców, ktoś jest rozmowa jeden do jednego, to wszystko się wymieszało. Ale być może digital wygląda tak. Być może jest tak, że w wielu takich rozmowach, gdzie nam się wydaje, że strasznie temat jest dyskutowany, dużo ludzi coś szeruje, komentuje, lajkuje, być może większość z tych niby ludzi to są boty. Tego przecież nie wiecie. I ciężko jest to sprawdzić i chyba, że macie zaufanie do czyjegoś loginu czy profilu, co czasem się zdarza, ale nie zawsze. I teraz do czego to prowadzi? Można dzięki temu łatwo sterować naszymi opiniami, ponieważ jest taka zasada w polityce, że niby jeden uścisk dłoni i to już jest zdobyty głos, no może rozmowa na Twitterze czy na Messengerze to nie jest jeden głos, ale powiedzmy, że jest to pół głosu czy 0,2 głosu, ale o ile polityk fizycznie rękę uściśnie ilość tam ludziom i się go na razie sklonować nie da, żeby zrobił to częściej, o tyle w internecie dosyć prosto jest sklonować takiego polityka, żeby udawał, że odpowiada na przykład na pytania. Tak? I zobaczcie, jak wtedy można wpływać na czyjeś opinie i poglądy. W przypadku marketingu też jest to do wykorzystania, natomiast polityka chyba wykorzysta to najszybciej, bo tam jest po prostu władza i pieniądze. Można dzięki temu umasawiać poglądy, czyli robić wrażenie, że pewien pogląd jest masowy, dużo osób się z nim zgadza, dużo osób o nim dyskutuje. Nieprzypadkowo jest też zdjęcie tutaj takie, a nie inne, bo podobno jednym z czynników, które wpłynęły na spopularyzowanie się nazizmu, na nasz sukces nazistów, było popularyzowanie się wtedy radia, czyli tuby propagandowej. No teraz będziemy za chwilę mieli spory zalew botów, albo już mamy, które są nowoczesną tubą propagandową, już używaną. Jak to można wykorzystywać? Eksperyment z zeszłego chyba roku. Brazylijscy naukowcy wpuścili 120 botów na Twittera, które tam sobie coś tweetowały, coś szerowały, coś tam komuś wysyłały, próbowały tam nawiązać relacje z innymi ludźmi, ale wszystko z automatu. Po miesiącu 70% nadal nie było wykrytych i zablokowanych jako boty, czyli udało im się podszyć pod ludzi, a te automatyczne interakcje zdobyły im 5000 followersów, czyli to całkiem spore grono ludzi, do których potem można już było wysyłać pewne treści czy na pewne rzeczy namawiać. Oczywiście można powiedzieć, że czy to jest już używane? Pojawiły się już głosy, żeby od polityków żądać deklaracji, żeby nie używali botów w kampanii, bo social media są bardzo ważne teraz w kampanii, ale jeżeli spojrzymy sobie tutaj na to, co się działo w kampanii Donalda Trumpa, to ktoś tu wyłapał, że w jednej chwili się pojawiło wielu, nie wiadomo czemu, ludzi typu Alberto, Carlos, Francisco, Pepe, którzy pozytywnie pisali dokładnie to samo o Trumpie. No, Trump miał problem z głosami w mniejszościach etnicznych, to była jedna z prób pokazania, że wcale tak źle nie jest, że tak naprawdę Latynosi całkiem go szanują i lubią i będą na niego głosować. A teraz pytanie, jaka była tego skala? Naukowcy z MIT zrobili analizę i niestety już po wyborach wyszło im, że tak jak widać tutaj na tych newsach, że w dniu wyborów około 400 tysięcy botów operowało na Twitterze, które postowały różnego typu treści związane z polityką. I w zasadzie co piąty kontakt z jakąś treścią polityczną w dniu wyborów to był kontakt z treścią, którą wrzucił tam bot. Więc można spokojnie moim zdaniem zacząć zakładać, że być może za oceanem mamy już pierwsze wybory, w których o sukcesie zdecydowały boty, bo różnica między kandydatami nie była wcale taka duża. A Twitter jest tam naprawdę mocnym i bardzo opiniotwórczym medium, nie tak jak u nas. Tam naprawdę jest to silne numer dwa, jeżeli chodzi o społeczności, chyba 60 milionów miesięcznie użytkowników, z tego co pamiętam, więc naprawdę to mogło wpłynąć. Przy czym boty te trumpowskie były o wiele bardziej agresywne i zdecydowanie popierające Trumpa i krytykujące Hillary, natomiast te wypuszczane przez zwolenników Hillary Clinton były bardziej takie neutralne i wyważone, więc zdecydowanie walka na boty była tutaj bardzo, bardzo wyraźna i no, brzmi to groźnie, szczerze mówiąc.
To się nazywa, i ten termin warto zapamiętać, bo w marketingu też się to on pojawia już w tej chwili, astroturfing. Skąd ten termin? Jest takie pojęcie jak grassroots marketing, czyli te takie oddolne opinie konsumentów o produkcie czy o marce. No a astroturf to jest po prostu sztuczna trawa, tak? Czyli generowanie sztucznej trawy, żeby wyglądało, że coś jest popularne. Jeżeli wchodzimy na serwisy typu Ceneo i tego typu serwisy, gdzie są opinie konsumentów, to już teraz możemy często spotykać tam sfałszowane opinie i tego będzie na pewno coraz więcej i więcej, tak? Bo sztuczne generowanie opinii, sztuczne generowanie pewnych wzmianek o produktach za chwilę będzie powszechne wśród marketerów. Nie jest to etyczne, ale to się dzieje. No i teraz można powiedzieć, że tekstem jest proste manipulować, ale na szczęście jest jeszcze film, obraz i głos. Tu jest, widzicie z kolei technologię, która pozwala na nagranego człowieka nakładać dowolną mimikę. Także za chwilę zobaczycie o uśmiechniętego Putina, bo duża rzadkość. I aktora, który obok siedzi, tak, i którego mimikę program automatycznie przekłada na twarz Putina. Do tego wystarczy podłożyć głos i można spreparować dowolny filmik, którego naprawdę ciężko będzie odróżnić, że jest to film spreparowany. Więc nawet nagraniom wideo już za chwilę nie będziemy mogli wierzyć, że są prawdziwe. No i czy w związku z tym to jest zło i to jest coś, czego powinniśmy się wystrzegać, bo to zniszczy nasz świat? Naszym zdaniem, no na razie chyba nie, co? No, Jacek dużo straszył, ja może troszeczkę uspokoję, to z każdą technologią jest trochę jak z nożem kuchennym. No jest to, może to być śmiertelnie niebezpieczna broń, ale każdy z nas ma taki nóż kuchenny w domu i tak źle się nie dzieje. Boty mogą dla nas zrobić również dużo dobrego. Okej. Bot w pewnym sensie też nie funkcjonuje samodzielnie, ale no chciałem was uspokoić, że możemy przy użyciu botów zrobić też na świecie dużo dobrego. Boty mogą być przydatne w bardzo wielu miejscach, tam gdzie ludzie zawodzą, gdzie ludzi jest na przykład za mało, gdzie jest zbyt mało chętnych do działania. Znajdziecie w internecie, jak tutaj taki przykład, całe katalogi takich przydatnych botów, które mogą chociażby podawać nam codziennie prognozę, jaką nam czeka. Ja mam na przykład takiego bota, który mi mówi, jak mam się dzisiaj ubrać na bieganie. Więc zapraszam do eksplorowania takich katalogów. A jeszcze chciałem zadać takie pytanie. Czy ktoś z was w ciągu ostatniego roku był na Dworcu Centralnym w Warszawie? Sporo. A kto z was do tego momentu myślał, że żywy człowiek czyta komunikaty o opóźnieniach pociągów? Gacia. Słuchajcie, skąd wynikają te zalety i te szczególne cechy botów, które sprawiły, że teraz jest taki wielki hype i wszyscy mówią o botach? No po pierwsze, bot jest jak Chuck Norris, czyli nie śpi, czuwa. Boty są dostępne dla użytkowników bez żadnej kolejki, nieustannie, 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Wrzuciłem tutaj taki screen z fanpage'a firmy Decathlon Polska. Bardzo lubię tą firmę, bardzo fajny sklep. Natomiast Facebook informuje nas, że Decathlon na pytania zadawane tą drogą odpowiada w ciągu kilku godzin. No, boty eliminują taki czas oczekiwania. Tu mówimy o kilku sekundach. I jeszcze, żeby było zabawnie, te kilka sekund oczekiwania wynika tylko z tego, że my jednak wolimy, kiedy ten bot odpowie nam po jakimś takim naturalnym czasie, bo troszeczkę nas przeraża to, że kiedy nacisnę, wyślę do bota wiadomość i natychmiast dostanę odpowiedź. Mówię, jak to, nie musiał tego czytać, nie musiał tego pisać. Dlatego na przykład boty na Messengerze symulują tymi kropeczkami, że chwilkę zajmuje im przetwarzanie wiadomości. Druga bardzo ważna cecha to jest to, że bot jest skalowalny, czyli odcinamy się od takiej wizji robotów jak w Gwiezdnych Wojnach, że każdy robot to materialna jednostka i rozmawiamy z nim jeden do jeden. Nie. Jeden robot może w internecie rozmawiać w uproszczeniu z dowolnie dużą ilością użytkowników, czyli nie tylko odpowie im natychmiast po zadaniu pytania, ale odpowie dowolnie dużej ilości klientów niezwłocznie po zadaniu pytania. To, co bardzo ważne dla marketingowców, to że na dzień dzisiejszy boty stają się zupełnie nowym kanałem kontaktu. Klienci już bardzo uodpornili się na wszelkie formy spamu. Już wiedzą, co to jest spam e-mailowy, wiedzą, jak wyglądają reklamowe SMS-y, potrafią rozpoznać, kiedy dzwoni do nich jakiś sprzedawca z call center, wyrzucają od razu do kosza ulotki przychodzące pocztą tradycyjną bez otwierania w ogóle koperty. Na chwilę boty otwierają nam taki nowy kanał, nową drogę, przez którą możemy się przebijać po prostu do tych komunikatorów, z których korzystają teraz masowo klienci. Tutaj pytanie otwarte pozostawiam,
jak dużo zajmie nam wykształcenie sobie odporności z kolei na komunikację marketingową wysyłaną właśnie w tym kanale. Kolejne zalety właśnie wynikają z takiej specyfiki interfejsu konwersacyjnego. Do tej pory każdy program komputerowy wymagał od użytkownika tego, żeby on poświęcił pewną ilość czasu i pewien wysiłek, żeby nauczyć się korzystać z tego programu. Teraz to bot ma się nauczyć dobrze obsługiwać swoich klientów. Użytkownik wyraża swoją prośbę, pytanie, czy daje zadanie swoim naturalnym językiem. Ludzie o różnym poziomie wykształcenia, pochodzący z różnych stron świata, mogą używać zupełnie innego języka do wyrażenia tej samej prośby i to bot ma sobie z tym radzić. Druga ważna cecha to, że bot pozwoli nam dotrzeć prosto do rozwiązania. Koniec z problemem, że ja muszę w jakimś olbrzymim serwisie internetowym szukać tego, czego ja potrzebuję. Ja mówię botowi, czego chcę i on ma mi w tym pomóc. Idąc trochę dalej tym tropem, my często nie wiemy, czego do końca chcemy, albo chcemy, nie znamy się na przykład takich ubezpieczeń. Jeżeli kupujemy ubezpieczenia, sprzedaż ubezpieczeń przez internet nie rozwinęła jeszcze skrzydeł do dnia dzisiejszego, dlatego że to jest dla nas trudny temat i wolimy iść do agenta ubezpieczeniowego, któremu ufamy i który to za nas zrobi. Tutaj na przykład też boty mogą same zapytać nas o nasze potrzeby, zebrać je i na tej podstawie zaproponować nam jakby od razu gotowe, optymalne dla nas rozwiązanie. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć trochę o szczególnym case'ie interfejsu głosowego, czyli w momencie, kiedy z botem nie czatujemy na jakimś messengerze, tylko po prostu rozmawiamy naszym głosem. To nam daje zupełnie nowe możliwości. Możemy sobie zrobić zakupy spożywcze sprzątając mieszkanie, możemy zapłacić za rachunki prowadząc samochód, możemy kupić wakacyjną wycieczkę w czasie joggingu. To są zupełnie nowe możliwości. Po pierwsze, że dla ciekawostki przetestowałem, rzeczywiście przy działającym odkurzaczu ta technologia analizy mowy działa bardzo dobrze. Możecie potestować, w zasadzie każdy wasz smartfon już jest w tą technologię wyposażony. I druga ciekawostka, jeśli chodzi o technologię NLP, o których już mówiłem, czyli przetwarzania języka naturalnego, jeśli chodzi o technologię analizy mowy, czyli to, żeby bot zamieniał nasz głos na formę, którą rozumie, i technologię syntezy mowy, czyli żeby bot mówił do nas ludzkim językiem, to mamy świetne polskie firmy technologiczne, które w zasadzie są w pewnym sensie liderami na świecie. I o tyle, o ile na pewno nigdy nie dogonimy naszych zachodnich sąsiadów w produkcji chociażby samochodu czy maszyn precyzyjnych, to myślę, że być może tutaj już ich przeganiamy. Okej, teraz kończąc. Problem się pojawia jeden. Dopóki bot jest funkcjonalny, rozwiązuje proste problemy, okej, natomiast zawsze marzeniem marketera jest to, żeby tworzyć marki, które ludzie uwielbiają, czyli marki, które mają pewną relację z odbiorcą. No i tutaj zaczyna się kłopot, bo jeżeli tam zaczniemy zaprzęgać boty, no to te marki troszkę będą jednak rozmawiać z nami nie na zasadzie, jakiej pralki potrzebujesz, tylko bardziej troszkę o życiu, próbując zaskarbić sobie naszą sympatię. W związku z tym okej, jeżeli bot próbuje zmienić do mnie podejście moje do marki, to jeszcze może będzie to spoko, ale pytanie, w którym momencie przekroczy tą granicę i zacznie zmieniać to podejście moje do na przykład relacji z innym człowiekiem, tak? Bo nauczę się pewnego sposobu rozmawiania w wirtualu, który w realu się nie sprawdzi, albo w którym momencie pojawi się scenariusz z filmu Her, że będziemy emocjonalnie związani z botem na tyle, że się w nim możemy zakochać. Tam wprawdzie on miał głos Scarlett Johansson chyba, więc to można zrozumieć, ale jak myślicie, za ile lat to taka sytuacja może się ziścić? Już jest? No właśnie. Tutaj jest ciekawy case, niestety nie do przetestowania, bo jest po chińsku. Microsoft w Chinach zrobił takiego bota, który się nazywa Xiao Eyes. To jest gigantyczny, tak zwany tekst, no, w zasadzie test Turinga, bot, który jest dostępny przez te chińskie platformy do czatowania. I to jest bot, który ma inteligencję i taką standardową i co ważne, inteligencję emocjonalną 17-latki w tej chwili. Normalnie z nim można rozmawiać. I teraz tak. Ona potrafi rozmawiać o wielu wątkach i je przeplatać, nie gubi się w tym, nie jest przewidywalna w tych odpowiedziach, żartuje i na bieżąco jest z różnymi newsami, także czerpie dane z zewnątrz, jak my nawiązujemy do bieżącej popkultury, ona wie, o co chodzi, albo sama wręcz takie rzeczy inicjuje. Monitoruje stan emocjonalny, czyli na podstawie słów jest w stanie dopasować
konwersacji, wiedząc, czy jesteśmy smutni, czy weseli i tak dalej, potrafi współczuć i się zakłopotać. To w ogóle wyjątkowa rzecz. Więc to, co było tam chyba Niklas mówił, tak, że ludzie są potrzebni nam jeszcze, bo umieją nawiązać relacje, no to bo to umieją, mają empatię, bo to już ma. No i ludzie mają tworzyć. No to jak przed chwilą słyszeliśmy, że muzykę też bot już tworzy, więc jest już blisko. Co ciekawe, Xiaoice potrafi też mieć odmienną od użytkownika opinię i się przy niej upierać, czyli potrafi je kłócić, tak? No trochę taka uparta nastolatka, więc w sumie nic dziwnego. I teraz tak, tam 40 milionów ludzi to testuje mniej więcej, bardzo dużo. I w takich badaniach, gdzie oni oceniają, na ile te niektóre wypowiedzi Xiaoice były zbliżone do języka takiego ludzkiego, w sensie, czy to była wypowiedź, która było widać, że była bota, czy już totalnie by się nie rozróżnił, to już 1/3 tych wszystkich odpowiedzi jest klasyfikowana przez ludzi jako kompletnie ludzka odpowiedź, że ciężko byłoby rozróżnić, gdyby to nie wiedziałbym, że to bot, to bym kompletnie się nie zorientował, bo dokładnie tak samo mógłby napisać do mnie człowiek. I 1/4 użytkowników chociaż raz powiedziała do Xiaoice, że ją kocha. To tak a propos. Taki wskaźnik jest conversations per session dotyczący botów, czyli ile jest tych wymian zdań między użytkownikiem a botem w jednej sesji i ona ma go na poziomie gigantycznym 23. Jak sobie policzycie, to spokojnie jest to na poziomie takiej ludzkiej rozmowy przy kawie albo i więcej. Zwykły bot ma z reguły 2-3 takie wymiany, ona ma 23, czyli naprawdę skomplikowane rozmowy potrafi prowadzić. I teraz w związku z tym, że taki bot już jest, który naprawdę ma jakieś tam emocje, buduje swoją osobowość, to teraz tak naprawdę pomyślmy sobie, co będzie, jeżeli te boty stricte funkcjonalne, które teraz, zaraz będzie i za chwilę ich będzie pełne, bo to sporo marketerów tym się interesuje, za chwilę zaczną dostawać osobowość. No, będzie skomplikowana sprawa. Na razie jest długa droga przed nami na szczęście, ale tak jak mówimy, pewnie w tym roku, w przyszłym pierwsze boty w Polsce funkcjonalne zaczną takie sensowne, dobre powstawać. A za 2-3 lata, jeżeli Microsoft czy tego typu gigant uruchomi, oficjalnie odda użytkownikom do dyspozycji gotowy silnik bota, który potrafi wpływać na emocje, no to może być groźnie. Moim zdaniem trzeba będzie wtedy bardzo pilnować etyki, żeby na przykład pilnować, żeby bot na siłę się nie podszywał pod człowieka, żeby go nie nazywać tak jak człowiek, żeby jawnie wskazywać, które treści tworzy, albo wręcz być może trzeba byłoby przemyśleć prawa człowieka, bo prawo wolności wypowiedzi dotyczy ludzi, a nie botów. Być może botom za jakiś czas zakażemy wypowiadania się na pewne tematy, bo będzie to dla nas za groźne. Także będzie trzeba w przyszłości uważać, bo albo z botami trafimy w miejsce, że będziemy zmanipulowani kompletnie, albo jak będziemy wszędzie wietrzyli boty, to wrócimy do korzeni, czyli do tego, że twarzą w twarz wierzymy w konwersację, a to, co jest w internecie, to sobie zostawmy. Ale może tak źle nie będzie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.